O, ale piękne to się. Nie wiem jeszcze. No, dobra. Wyszedł z kapelonów. Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie. Jedziemy 6 rano, woda dosyć spokojna. Rano już zimno, 10 stopni, więc nie wiem jak ta ryba zareaguje, ale zaraz sprawdzimy, lecimy. Jak widzicie, woda spokojna, klarowna. Przed chwilą jeszcze zestaw karpiowy ściągnąłem, bo se pan z tamtej strony wywiózł tu. No, trudno, pech. To nie, tutaj wszystko przygotowane, kulki, pelet. Tu jeszcze zaraz będę strzelał z pompem. Pelet miałem wczoraj, więc nie rozrabiałem. No jak widzicie, woda spokojna, klarowna. Cisza, spokój, tylko mówię, ta temperatura mnie trochę może niepokoić, bo rano 10 stopni, nie wiem jak zareaguje ryba na ten spadek temperatury. Na pewno woda się trochę wychodzi. Nie wiem, czy ta ryba teraz głębiej poszła, czy później. No nie wiem, znalazłem fajne dwa miejsca. Znaczy jedno, a drugie takie średnie. Zobaczymy, lecimy. No i dobra, zaczynamy. Kolejna zasiadka. Cisza, spokój. Kilku wędkarzy, w tym ja. Dobra, tu założymy różowego, bo tu lecimy na różowego. Pyk, 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 różowy. To tu nowy przypon nawet, mam rewelację. Dobra. Jest pelecik z wczorajszego wypadu, więc nie musiałem rozrabiać, nie wiem jak się zachowa dzisiaj. Ale rzucę kilka razy, to najwyżej go przeżę ten. Najwyżej go zrobię sobie nowy. Ale trochę nauczyłem, powinien być dobry. Prawo wędka leci gdzieś na 4,5 metra. No i dobra, najpierw rzucimy tą wędkę. Po prawą będziemy, znaczy lewą będziemy spombować. Więc lewa na razie nieruszana. Zaraz zamontuję tu spomba i będę łupał jak szalony. A rzucać będę samą kukurydzą. Na razie bez peletu. Tak zauważyłem, że kukurydza jednak tutaj lepsze efekty daje, bo jednak jest bardziej aromatyczna. Na razie rzucę ze 2-3 spomby. Trochę zostawię na donęcenie. Dobra, tu założymy żółte. Jak tam mamy różowe, to tu damy żółte, na razie małe. Ale podejrzewam, że jak dałem kukurydzy, to zaraz płotka podejdzie, więc na razie zaryzykujemy. Damy żółte. Później się najwyżej będzie reagowało na bieżąco, bo to na początku to jest wszystko wyjściowe. A później tam się okazuje, co tam ciekawego. Od razu zaraz prawą przerzucimy. Mocno trzeba ścisnąć, chociaż tu z prawej strony wypłycenie idzie, ale nieduże. Hamulec o, na beton. Dobra, kukurydzę zostawiam, później się zaspomuję, to zasuwamy, to możemy dać tu, nie od razu. O kurde, ładna ryba jakaś. Ciekawe co to. Chyba na leszcze mi to wygląda. Ale będzie na dużego, od razu z opadu. Czyli gdzieś tam siedział. I to z bliskiego dystansu. To ciekawe. Leszcz. Gdzie mój ten? O, ładny. Ale ładny. Ładny leszcz, piękny, taki 45, 50, do wody, leć sobie, do wody. Wędka i przerzucamy, i pracujemy. Prawa wędka, już jest ryba, obciareczki jakieś są, widać, że coś się dzieje. Ale teraz cyk od razu, a co to, aha, pisze do mnie.
pisze do mnie coś tam. O jest, o jest, o jest. Przerzucamy peleciku dla rybiku. No nie zrymowało się za bardzo, ale czym jestem bardziej ciekawy tej lewej wędki, bo takie znalazłem ciekawe miejsce. Dałem kukurydzy, ale już widziałem, że płotka jest. To nie wiem, czy później peletem nie strzelę, ale to będziemy reagować. Będziemy reagować. Dobra, zjemy sobie póki chwilę spokoju amerykankę. Jako, że uwielbiam amerykanki. Kto tam jeszcze u was jadał amerykanki wczorajsze, ale no, jakoś ujdzie. Na razie cisza, bo po tym reszcie tutaj, co wpadł chyba w drugim czy trzecim rzucie, to nic ciekawego. Lewa strona cały czas systematycznie rzucam, obcierek nie ma, więc mam nadzieję, że tu kukurydza jeszcze jest. Bo myślę, żebym miał obcierki, bo mam na Haribo żółte. I na prawej stronie też bez obcierek na razie, więc wyczekujemy spokojnie, mamy czas. Musiałam założyć czapkę tak zimno. 10 stopni rano, więc już ta wrzesień, październik idzie do nas powoli, powoli. A te zimne noce, niestety będę już ochładzać wodę. W dzień tam ma być 20-21, ale to w zależności jak odczuwalne, bo jak będzie fajnie słońce jak wczoraj, to ta woda się podniesie z temperaturą, ale jak już w dzień będzie tak dosyć chłodno, to już pomału przyjdzie ta nasza jesień. A jesień, jak wiadomo, rybki się szykują do zimy i dużo jedzą, więc czekam na ten okres. W sumie już jest pomału wrzesień, październik, myślę, że do połowy listopada, jak dobrze pójdzie, połowimy. No a teraz tutaj cały czas walczę, przerzucam. Na razie bez obcierek, a tu tak jest, że nie ma. W którymś momencie ta ryba może gdzieś napłynąć i jest akcja. No zobaczymy. Tak, znowu ja. Walczymy. No, walczymy. Nic ciekawego, nic się nie dzieje. No niestety, tutaj ta. No i co? Co można zrobić? No można przerzucać. Można czekać na branie, można czekać, czy ta ryba wejdzie. Ona czasami gdzieś tu napływa. Nie ma obciarek, więc tej ryby tu nie ma. Tam widzę łódeczkę, wywożą po lewo. Tam są karpiarze. Więc też tam pewnie sypią, więc ta ryba też tam pewnie gdzieś bardziej tam. No nie wiem, no sypię, przerzucam. Miejsce już nie zmieniam, bo tutaj akurat nie ma sensu. Mam daleko, blisko i nie ma obciarek, więc no zobaczymy. O, ale piękne coś. Nie wiem jeszcze, ale coś dużego. Nie wiem, czy nie karpiszona. Aż mi wędka spadła. Nie, czekaj, idzie już. Chyba zielony, wiesz, ale nie jestem pewny, bo ciężko go wyciągnąć. O, coś dużego. W kapelony idzie. No, dobra. Wyszedł z kapelonów. O kurde, coś dużego. Teraz trochę ruszyło, ale zobaczymy. Coraz bliżej. O, ładny. O kurde. Piękny. O. Dobra. Tu go pokażę, nie chcę mi się schodzić. Kulkę oddaj. Bo tu nie będzie chyba taki 50. Chodź, pokaż się ładnie do widowni. O, oj, uciekł. O. Piękny. 50? Nie. Nie jest taki. 45 może, bo to ma 50, tak jak mówiłem, nie? Ale ładne linisko. Ładne, piękne. Dzień dobry. No to chodź. Chodźcie, wypuścimy. O, ładnie. Piękny, zielony. Piękne branie zaskoczenia. Poszedł? Nie, jeszcze nie poszedł. Leć. O, dobrze. O, no, człowiek trochę ulżał. Trochę co? No, trochę już lepiej. Tak się nic nie działo, no nic się nie działo.
nic się kompletnie nie działo. Mówię, no co tutaj znowu się dzieje? I raptownie bum na żółtego Haribo. O, ale walnięcie. Na początku chciałem klipa ściągać. No ale żem go tam wyczuł, mówię. No chyba linę, więc go przetrzymałem jeszcze z klipem. I dał radę. Piękny od razu człowiek. Zrelaksowany. Mniej niż zero, albo więcej niż zero. Ale piękny branie. Lewą wenteczkę sobie, mówię, przerzucam. Patrzę, bum bum, coś dwa razy walnęło. Mówię, pewnie płotka, czekam. Praktycznie chcę lewą wędkę rzucić, bum. Na początku myślałem, że jakiś karp albo coś, bo do klipa dojechało. Ale tak wyczułem, trzymałem rękę już na klipie do ściągnięcia. Ale wyczułem, że to lin, więc mogłem go delikatnie przeciągnąć. Tutaj po tej stronie mam lilię. Po tej stronie mam drzewo, stary pomost, więc no tutaj z większą rybą będzie problem, ale prawą wędkę robi się coraz cieplej, lewa już przerzucona. Już czuję, że się robi bardzo fajnie. A no tak, na pusty nie biorą, wiadomo. Jak delikatnie to. Wezmę sobie ze 3 ziarenka kukurydzy. Dorzucę sobie do palecika. O, pyk, pyk. Niech też tam sobie kukurydzka ląduje w otoczeniu mojej żółtego korna, znaczy tego Haribo, którego teraz założę. Przestawię się na trochę większy. Zobaczymy. Bardziej widoczny. I chyba mamy płotkę. Kurde, myślałem, że coś większego się przestraszyłem. Wszystko mi się przestawiło, będę musiał przerzucić. Ajajaj. No ale obudziło mnie trochę, bo już tak lekko przysypiałem. O, jaka płotka. Teraz już wiemy, że tą kukurydzy, którą rzuciłem, to nie ma. No, nara. Ale wiem za to, że była płotka. Ach, już myślałem, że coś większego się, kurde, spieszyłem. Przesunąłem sobie metodę podajni, wszystko. Nie depcz. No nic, na razie cisza, ale mam nadzieję, że jak może słońce wyżej wyjdzie, bo to rano zimno, gdzieś ta woda się nagrzeje, może ta ryba gdzieś jakoś... Co tu jeszcze może się wydarzyć, żeby ta ryba przybyła? Na razie zostało nam tylko rzucać, czekać, rzucać, czekać. Nie. O, bardzo mocne branie, powiem wam, ale chyba kurde, no wychodzi mi na leszcza. Ale wielki. Dobra, nie rzucaj się. Będę cię odszczepiał. Nie rzucaj się tylko. O nie, nie, nie rzucaj. No, no jest. Piękne łopacisko. Około 46-7. 50 chyba nie ma, bo kosz ma 50. Na 60, no to ma 50. Tak na szybko, bo to ma 50. No dobra, to gdzieś prawie 50. No ładny, piękne branie na kukurydzkę. No znienacka, bo już tak powiem wam, nudnawo się robiło. Tu nic. No jest, dobra, idź człowieku, bo... Idź. Co za nerwowy leszcz. Już, leć. Płyń. Na różowego od razu branie na High Pro. No ale chyba leszcze. Będzie leszcze. Chodź. No nie, może i nie. Może i nie leszcze. Może i nie. Powiem wam, wywalczy ładnie. Coś się postawiło trochę, ale chyba nie. Ale to mówię, zmienię sobie na różowego. I od razu coś się wydarzyło. No, też ładny. Mniejszy od tamtego. O tamten wiadomo, był dużo większy, ten ma 40 max. Ale z braku laku. Nie są to te małe klapioki, tylko już takie fajnie walczące leszcze, które też dają trochę frajdy, wiadomo, nie? Bum. Kolejne z dalekiego dystansu na różowe Haribo. Ale ładnie coś wali.
Chyba leszczowe, powiem wam, chyba leszczowe, ale większe leszczowe. No popatrzmy, popatrzmy, co tu się ruszyło na dalej. Patrz jak zabłotanował. No taki ładny, widzę, że tak jakieś w ogóle te leszcze jakieś takie kolory inne dostały. No a kurka musiała zjeść, no to no po co, nie? Po co zostawić, jak mogłeś zjeść, ale ładny, powiem wam. Taki też 40-taczek, ładny. Dobra, doleć majster, jak już tak chcesz. O, dobra. Co to było? Ja pierdzielę, jakie branie. Cały stołek poleciał. No tego to nie grali jeszcze. Oszalała ta ryba. A teraz na drugiej wędce jest, co? Na dwie wędki branie, rozumiecie, no? A, siedzi ryba na drugiej. Dobra, na drugiej wędce siedzi ryba. Pięknie. Pięknie to się stało. Branie na dwie wędki od razu, nie? Kumacie? Ale cały stołek mi się przesunął. Kurde, myślałem, że już karmił. Dobra, szybko odhaczamy, bo tam coś się na tej drugiej dzieje. Matko Boska, jakie to nerwowe to wszystko, te leszcze. Dobra, leci. Dobra, mamy chyba leszcza. Ale wagowo wygląda, że dobry. Bawił się, bawił się, bawił się, bawił, bawił się, słońce wyszło, trochę to siadło. No ale zobaczymy, wagowo wychodzi, że ładny, ale zaraz zobaczymy jaki. No nie, nie, no, no nie jest ładny. To jest, jest, to już jest. To już jest rodzina klapiokowatych, niestety. Dobra. Kulkę to tymi oddali, dobra. No dobra, wypuszczamy. Zwykły z rodziny klapiowatych. Ale nie w tą stronę, w drugą. No patrz. No w drugą, w drugą. Bum, poszedł. Dobra, wstałem się trochę rozruszać. Cisza, spokój. Wędki pilnowane. Mówię, trochę się rozruszam, pochodzę. O, ciepło się już robi, słoneczko wychodzi, ale wszystko siadło. Te dwie ryby i na razie nic. Poczekam jeszcze godzinę. Jak nic nie będzie, to trzeba będzie się zwijać. Liczę jeszcze, że jakaś ryba tam wpłynie. O, wpłynie na miejsce nęcone, ale ostatnio znowu zmiana temperatury. Zmienię jeszcze na małego białego, bo już nie mam pomysłu na co. Same nęcenie nic nie daje, bo tej ryby tu nie ma. Więc spróbuję jeszcze na białego skąsika. Tak jakoś tak inaczej. I myślę, że tak do dziemujtena. Do pół godziny trzeba będzie się zawijać. No bo niestety, no nic, obcierek nie ma, nic nie ma. Nic nie widać, żeby tu jakiś przełom miał nastąpić. Dlatego spróbuję jeszcze na białego skąsa, się nie miałem. Zobaczymy. Drugą wędkę też zaraz przerzucę na coś może nietypowego. A co? No, no dobra, kończymy imprezę. Czas skończyć. Połowione. No powiedzmy, że jest ok. Jak na tą wodę ostatnio co się działo, to jest ok. Leszcz wpadł, nieduży, wiadome. Od leszcza trzeba zacząć standardowo u mnie. No a później ten lin gdzieś 45 cm mniej więcej. A później kompletnie nic. Ani brania, ani obcierek, ani tam daleko, ani tu blisko. Tu obok znajomy był, to rzucał daleko, blisko, też nic, więc no niestety, czasami ryba jak się zablokuje, to nie ma bata. Rano 10 stopni, ciśnienie dzisiaj 1016 chyba, wczoraj było 1000, czy przedwczoraj 1006, więc też skok ciśnienia też pewnie swoje zrobiło. Więc wszystko do kupy, jak ściągnąć, to pewnie to zrobiło to, że ta ryba nie była aż taka chętna. No ale cóż, było co było, widzimy się, no co, w następnym filmie, nie? Na razie.